Prorok Izajasz zakładał, że każdy z nas otrzymał wiele dóbr, którymi może dysponować. I dlatego postawił bardzo ważne pytanie, skoro dysponujemy, to dlaczego wydajemy nasze pieniądze na to, co nie jest chlebem, i naszą pracę na to, co nie może zaspokoić naszego pragnienia. Chciał przez to postawić problem, mówiący, polegający na tym, że istnieje pewna hierarchia korzystania z dóbr, które posiadamy. I z pieniędzy czy środków, którymi dysponujemy, przy pomocy których możemy nabywać te dobra. I sprowadził jakby klucz myślenia o sprawach materialnych i używania tych spraw materialnych do poziomu kupowania chleba i używania pracy w ten sposób, żeby efekt naszej pracy zaspokoił również nasze pragnienia. Nie tylko te fizyczne, te materialne, ale i psychiczne, i przede wszystkim duchowe. Oczywiście tym, który jest spełnieniem wszystkich naszych pragnień, jest sam Pan Bóg. I dlatego Izajasz mówi, kiedy wejdziecie z Nim w kontakt, będziecie jeść przysmaki. Czyli wasze wszystkie pragnienia będą zaspokojone.